Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będzie deser. Będą łakocie dla tych, co uwielbiają słodkości. Będzie to deser lodowy. Że tak to nazwa, albo lody bananowe, albo banan lodowy. Nieważne. Ważne, żeby smakowało i żeby fajnie wyglądało. A więc zaczynamy. Zobaczcie, mam tutaj pół kilograma mrożonych bananów, które wrzucamy do maszyny. Jak zostają mi takie, wiecie, bardzo dojrzałe banany, to je po prostu wkładam do pudełka i mrożę. Pokroję w mniejsze części, łatwiej będzie się miksowało. Gotowe. Teraz dodajemy waniliowy skyr. Kilka porządnych łyżek. Dodajemy również kilka łyżek masła orzechowego. Zobaczcie. No to ja to sobie zrobię w ten sposób. Jest bardzo gęste masło orzechowe, ale nada naprawdę wspaniałego smaku. Całą gramaturę znajdziecie w opisie filmu. I miksujemy na gładko masę. Miksujemy około 2 minut. Wszystko musi się dobrze połączyć. Teraz przekładamy wszystko do naczynia. Pięknie pachnie masłem orzechowym. No i teraz masę wkładam do zamrażarki, żeby ją porządnie schłodzić. Mój deser lodowy jest praktycznie gotowy. Masa jest schłodzona i jeszcze jest w zamrażalce. Ale muszę pokroić, czy posiekać jeszcze trochę czarnej czekolady, ciemnej czekolady takiej deserowej i trochę orzeszków ziemnych, takich słonych. Nie siekamy zbyt drobno. Wydaje mi się, że tak będzie ok. Teraz czekolada. I również nie za drobno. Po prostu dziabiemy noszem. A teraz idą po lody. I jak widzicie, masa jest zastygnięta, zobaczcie, ale nie całkiem, jest taka kremowa i właśnie taka powinna być. I pamiętajmy, w trakcie chłodzenia musimy przemieszać z 2 lub 3 razy, żeby schłodziła się masa równomiernie, zobaczcie. Ależ to wygląda rewelacyjnie. I teraz sypiemy orzechy. I ciemną czekoladę. Ja tutaj mam taką łyżkę do lodów, ale Państwo, jak nie macie, zwykłą łyżką możemy nakładać. Bierzemy teraz wafelek. Mm.
coś wspaniałego. A ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego i takich szybkich, błyskawicznych, domowych lodów.